Do tej pory przy omawianiu węglowodorów kilkakrotnie wspominałam o alkoholach. Teraz przyszła kolej na filmy poświęcone właśnie tym związkom organicznym. Alkohole to związki organiczne, które w swojej strukturze zawierają przynajmniej jedną grupę hydroksylową przyłączoną do atomu węgla o hybrydyzacji sp3. Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole zawierają jedną grupę hydroksylową w cząsteczce. Są one pochodnymi alkanów o wzorze ogólnym CN, H2N plus 1, OH. Takie alkohole nazywamy alkoholami monohydroksylowymi. Przykładem tego typu alkoholi jest alkohol metylowy. Inną nazwą tego związku jest metanol. Alkohol etylowy, czy też alkohol propylowy. Wydaje mi się, że całkiem istotnym jest, aby alkoholi nie kojarzyć tylko i wyłącznie z alkoholem zdatnym do picia, czyli z alkoholem etylowym, który potocznie nazywany jest po prostu alkoholem. Etanol jest składnikiem piwa czy też na przykład wina, ale już metanol jest niedozwolony w tych produktach. Spożycie choćby niewielkiej ilości metanolu może spowodować ślepotę lub nawet śmierć. W tym nagraniu skupimy się na zapoznaniu z zasadami nazewnictwa alkoholi. Nadamy nazwy czterem cząsteczkom. Zacznijmy od pierwszego związku. Jak zwykle szukamy najdłuższego łańcucha. Mamy tu 5 atomów węgla w łańcuchu, a także brak wiązań wielokrotnych. Gdyby nie było przyłączonej grupy hydroksylowej, to byłby to pentan. Końcówka charakterystyczna dla alkoholi to ol. Mamy tu do czynienia z pentanolem. Teraz ważne jest, aby zaznaczyć, przy którym atomie węgla w łańcuchu głównym znajduje się grupa hydroksylowa. Oczywiście atomy węgla w łańcuchu głównym należy ponumerować tak, aby grupa hydroksylowa znalazła się przy węglu o możliwie najniższym lokancie. Jeśli grupa hydroksylowa znajdowałaby się przy pierwszym atomie węgla, to nie podawalibyśmy w nazwie tego lokanta. Zawsze, gdy zobaczysz nazwę alkoholu, w której przed końcówką ol nie stoi numer lokanta, to we wzorze na przykład półstrukturalnym musisz napisać grupę hydroksylową przy pierwszym atomie węgla. Spróbujmy teraz nazwać tę cząsteczkę. W tym związku mamy do czynienia z kilkoma utrudnieniami. Mamy tu potrójne wiązanie, grupę hydroksylową i atomy fluorowca. Po pierwsze, w takim przypadku grupa hydroksylowa ma pierwszeństwo nad pozostałymi grupami. Oznacza to, że dla niej musimy przyporządkować możliwie najniższy lokant. Aby grupa hydroksylowa znalazła się przy najniższym lokancie, numerację należy rozpocząć od lewej strony. W cząsteczce mamy 8 atomów węgla. Grupa hydroksylowa znajduje się przy 4 atomie węgla. Wiązanie potrójne mamy przy 5 atomie węgla, a oba atomy bromu są przyłączone do 7 atomu węgla. Jeśli jakaś grupa ma pierwszeństwo nad pozostałymi, to w nazwie cząsteczki przedrostek mówiący o jej obecności należy umieścić na samym końcu nazwy. Trzonem nazwy jest okt, od 8 atomów węgla w cząsteczce. Na samym końcu będzie 4 ol, ale przed przedrostkiem pochodzącym od alkoholu musimy jeszcze umieścić przedrostek informujący o obecności wiązania potrójnego przy 5 atomie węgla w cząsteczce. Okt 5 yn 4 ol. Teraz pozostaje dodać w nazwie informację o 2 atomach bromu przy 7 atomie węgla. Pełna nazwa to 7-7 dibromo okt 5 yn 4 ol. Nazwa dość rozbudowana. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem mamy do czynienia z związkiem cyklicznym. Zawiera on 6 atomów węgla w cząsteczce i grupę hydroksylową. Nazwa tego związku to cykloheksanol. Cyklo, bo mamy związek cykliczny. An, bo wszystkie wiązania pomiędzy atomami węgla są pojedyncze. I ol, ponieważ mamy grupę hydroksylową. Jeśli w związku cyklicznym masz do czynienia jedynie z grupą hydroksylową, to nie zaznaczaj się, przy którym atomie węgla się ona znajduje. Zawsze jest to pierwszy atom węgla w tym związku. Przejdźmy do ostatniego przykładu.
Tym razem mamy do czynienia z dwoma grupami hydroksylowymi. Ten związek to tak zwany diol, czyli alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe. W nazwie cząsteczki uwzględniamy liczbę grup hydroksylowych poprzedzoną numerami lokantów, przy których te grupy hydroksylowe się znajdują. Cząsteczka jest zbudowana z trzech atomów węgla. Połączone są one wiązaniami pojedynczymi, więc jest to pochodna propanu. Przy pierwszym i trzecim atomie węgla znajdują się grupy hydroksylowe. Ta cząsteczka to propano 1,3-diol.